Gadajmy z Piotrusiem. Kurde, nie zrobiłem sobie nic do picia. Ojej, nie słyszałem jak wchodzisz. Rzeczy chłopaka, błądzą po całym pokoju. Wczoraj znalazłem taki metalowy zawijasek. Leżał sobie w trawie. Nie lubię trawy. Jest taka śliska i was skoczy w stopy. Wolałbym, by zamiast niej były, no nie wiem, takie metalowe zawijaski właśnie. O. Metalowe antenki drucianej czapki zadygotały nagle. Masz jakieś metalowe zawijaski? Pokaż przedmiot. Rysunek techniczny. To plan mojej rakiety kosmicznej. Jest już prawie gotowa. Ja mu pomogłem ostatnio z rakietą. Ciekawe, czy to ma wpływ na zakończenie, bo on się rozbił. Spoiler alert. Spoiler alert! Gościu ginie. Gościu, kurde, ginie. Więc może mu nie pomagajmy z tym? Nie pomagajmy mu w samobójstwie? Nie wiem. Gdybym miał tylko więcej traktorów, na pewno poleciałbym w kosmos. Też mam takie. To takie piękne zdjęcie. Miałem kiedyś taką. Przetopiłem ją na idealną kulkę, żeby wyglądała jak księżyc. Wszystko, co plastikowe, przystawiam na księżyce. Piotrek ożywa na... ożywia się nagle. A, wziąłeś mój pojazd! Jest już gotowy, to znaczy no, prawie gotowy. Tylko kilku części mi brakuje. Tak, ten taką do odprężynki, bo ostatnio odpadła. Rakietę zbuduj, drogą do domu nie wrócisz. Odkuj. Lubię w nocy patrzeć na gwiazdy. Wy gwiazdy. Czasami widać wtedy migające punkciki do statki kosmicznej rakiety, rzecz jasna. Za dnia jest niebo strasznie nudne. Ani gwiazd, ani statków, ani rakiet. Nic. Czasami tylko te śmieszne jakieś kreski z białego dymu. To jedno widziałem. Tam daleko, ponad czubkami drzew. Dziś nie zmrużyłem nawet oka. Całuśką noc myślałem o tej pięknej metalowej pokrywce z traktora. Taka piękna pokrywa. Idealna pokrywa po prostu, to znaczy no prawie, bo trzeba by było ją trochę ponaginać jakimś śrubokrętem i będzie mnie osłaniać przed pyłem kosmicznym. O! No nie wiem, Piotrek. No nie wiem, Piotrek. A mapa starek niej. 100 punktów. Kabel za 80. Kabel bym chętnie kupił od niego. Ale nie mam. Nie mam tyle. No właśnie, pytanie jest takie, czy jak mu pomogę z skonstruowaniem tej rakiety, gościu się wystrzeli i zabije, to czy ja nie spowoduję złego zakończenia. Znowu tak, by the way. Znaczy, czy nie będzie to samo... Nie, ja bym to zrobił inaczej. Ja bym mu teraz nie pomagał z tym. Teraz tak coś było, come on. No właśnie, trzymatka. Mi się bardziej przyda. Dobra, wróćmy się do domu naszego. Właśnie nie wiem, co się stanie, jak mu nie pomożesz, bo jedyne, co zrobiłem, to mu pomogłem, ale wiesz, to jest jego rakieta ogólnie, z drewna. Gościu się wysadza w powietrze dosłownie. Znaczy no, nie do końca, bo leci chwilę, ale później uderza w ziemię i papa. O, Jezus Maria, Chryste Panie! Jesus! No, butelka mi się kurde by przydała, ale nie mam gdzie jej wsadzić. Czyli na roksie. Psy. Kurde, nie chcę z właśnie mieć do czynienia. Gdzie jestem? Musimy iść na północ, południowy wschód. Więcej drewna. I gwoździ. Mogę gwoździ wziąć chociaż? Yeah. Rób, ruchomy. Kurde, już naprawdę nie mam miejsca. Ruchomy czy nieruchomy? Ruchomy. Cała banda tam ich jest. Koktajl Mołotowa by mógł zdać egzamin. Na taką grupkę.
Ewentualnie. Jak długo mi zajęło przejść Kingdom Come? 40 godzin mniej więcej. Już co mogę ci powiedzieć nawet na 100%. O ile mnie nic nie atakuje teraz, mam nadzieję. Kingdom Come 44 godziny. 44 godziny. O, kurde, zauważył mnie, ale. Nie. Nie wiem, gdzie jestem. Północny, południowy wschód. Come on. Jezus, co tutaj mieszka? O kurde, ten duży. O, fuck. Fuck! Jeszcze jeden? Nie, okej. Okay. 44 godziny i... Robiliśmy część wątków pobocznych. Jeden wątek, który praktycznie zeskipowaliśmy, ten z zakonem, bo... Nie wiem, wykryli mnie szybko. Nie, jednego się mnie otruł, nie wiem, dziwne to było, więc... Nie wiem, gra wydaje się, że jak w miarę dokładnie chcesz nią zagrać, to myślę, że spokojnie na 100 godzin, bo i nawet więcej. Ulepszy warsztat. Wizoryczna dubeltówka, powiadacie. To możemy zrobić. Już na tym levelu. Problem jest z amunicją. No dobra, dobra. Możemy lampę stworzyć. To jest... Jak wygląda sytuacja za mną? Mam dwa magazynki. Chyba pistolet, no. Bo daje się, to jest 900 punktów w sumie. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Widzę, że kij się prawie rozpadł. Spróbuję rzucić rzeczywiście butelką. Po ścianę. Tutaj. Jest trochę czasu, ale chcę sprawdzić. Musimy sobie zabezpieczyć dodatkowo. Tutaj będziemy mieli pułapkę jedną, dodatkową. Tutaj drugą. Tutaj na noc. No nie wiem, jak ja to zrobię. Tutaj nie będzie pułapki. Tutaj... To jest po prostu to. Mam nadzieję, że mogę to ominąć. Ja temat poważnie. Musimy to troszeczkę dalej. A bo wiecie co? Nie, ja po prostu to postawię przed samą sobą. Dobra. Skorzystajmy z studni. Dobra. I gdzieś tu jest schowek taki przy domku. Powinien być. Albo i nie. What? Nie ma? Z jaj. To jest schowek? Nie. Nie ma domku schowka? A, to lipa.
To na pewno nie byłem ja. Mogę naprawić... Nie można, nie można. Ten nóż będzie przydatny. No co? Właśnie, tak, oni będą mi się przebijali. Ja będę siedział z młotkiem i z gwoździami, z dyskami i będę to naprawiał na bieżąco. Zobaczymy, na ile mi starczy materiałów. Może zadziała. Przesuniemy to. Mimo, że prawdopodobnie i tak to się przesunie samo. Nie wiem, co się odwala. A to damy tak. To musimy dać wyżej. Zabili Bubensa. No dobra, no to czekamy. Mogę zamknąć drzwi? Mogę. No i zobaczmy, jak to noc pójdzie. No nie. A co komu fryzjer? No dokładnie. To jest okropne. Gdzieś odpalimy się. Może już teraz nawet. Nie ma co oszczędzać, tak jest tego w cholerę, w teorii. Plus zawsze możemy kupić więcej. Teraz tak, czy ja mam... Nie, nie mam, okej. Okay. Sidła. Stawmy je tu. No i zobaczmy. Jak tej nocy się uda nam przetrwać? Czy w ogóle się nam uda przetrwać? Koktajl Mołotowa na razie nie. Pigułka nie ma opisu. Ja nie wiem. To mi trochę śmierdzi. Plus, ta szafa jest chyba uszkodzona. By the way. Jeszcze jedną rzecz możemy poprawić. Możemy to przesunąć tak, żeby nas oświetlała bardziej tu lampa. O ile lampy odstraszają przeciwnika. O ile. Nie wiem. Widzę, że w tej drugiej lokacji nie ma żartu w ogóle. Wyśpij bułkę? W sumie, dobry pomysł. Przetestujmy ją. Zobaczymy, jaki jest efekt, po prostu. Nie, nie. Bo płuce są bardziej wydajne. Okej, okay, to jest efekt. No, już wpadł chyba w tą pułapkę. Niestety tutaj nie mogę tego szkła rozbić, ale... Może zadziała. Życzony kocie. Już barwinek.
A, to szybko... O, w mordę. Szybko się niestety zużywają te pigułki. No właśnie, pytanie jest takie, czy to w ogóle ma jakiś wpływ na nich, nie? Teraz by... On ominął w ogóle tą pułapkę, czy już nią wszedł? Ten pokój nie ma drzwi. Taker, wiesz? Musielibyśmy się... Możemy się tu chować, w sumie czemu nie? Możemy spróbować. Tutaj są drzwi za to. Więc... Łuka do nas. Chyba to nas będzie w miarę okej. Tak. Wchodzą i tamtędy. Z dwóch stron wchodzą. Facet musiał się pokaleczyć szkłem. Jak ja to przeżyję, nie wiem. No nie, zrezygnował. Nie, nie zrezygnował. Chyba wylazł w pułapkę. Teraz się biją między sobą? Zrezygnowali z tych drzwi i tutaj teraz. Oh shit. Też zrezygnowali. Cholera by. Przeżyję. To się nam uda przeżyć. Dużo materiałów zużyliśmy na tę noc. W sumie ja się nie zabarykadowałem tutaj, nie? W ogóle. To nie jest tak źle. Nie licząc pułapek. Nie wiem, czy pułapki nie są droższe od drzwi. Tak naprawdę. Za często to ja nie znajduję tych materiałów na pułapki. What? Chyba się udało, okej. Okay. Widać, że mi się pochodzę, a nie świeciła. Widzieliście to? Pięćdziesiąt punktów, wow! No dobra. Handluj. No to mam. Chcę to zdobyć. 450 punktów jest potrzebne, wow! Ale potrzebuję to i to. Czyli 900 punktów, tak jak mówiliśmy. Jest dobrze. Chyba sprzedam mu piguły. To jest 90 punktów, nie, to jest 60 punktów raptem. Akumulator, który jest nic nie warty. Słabo. To? 30. Mógłbym mu kilka flar sprzedać. Amunicję do shotguna? 20. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Dlatego żałował. Zostały sobie dwie pochodnie, lecz flary. To i tak jest za mało. I tak jest, kurde, za mało. Nie wiem. To jeszcze byśmy mogli opchnąć. To na pewno zostaje. Bateria.
Zostawię sobie z dwie sztuki. To jest okej. Okay. To jest stać na znajomą część. Czy on w ogóle sprzedaje amunicję? Tak by the way. Sprzedaje za stówę. Czyli codziennie byśmy mogli jeden magazynek kupować. To by nam zapewniło przetrwanie. Co noc. W gruncie rzeczy. Więc no nie wiem. Możemy spróbować jeszcze coś tutaj dowalić. Może na przykład te dwa magazynki to jest 200 punktów. 200 punktów plus... Kurde, to jest tyle. No, to bym mógł sprzedać, ale ja to kupiłem, to jest marne. Teraz to plus, na pewno będziemy potrzebowali... Na pewno będziemy potrzebowali... Ile to jest warte? 30. Na pewno będziemy potrzebowali później tego. Rudy wart 15. Alkohol jest wart 15. Z 200 punktów. To jest złom, jest nam potrzebny do pułapek. Z 220, 240 punktów, jakbyśmy sprzedali to. Z tym, że to się przyda później. Kurde, to też by się przydało, naprawdę, nie wiem. No, sprzedam mu jeden alkohol. Pona musi zostać materiał. Materiał jest warty sporo. Czekajcie. Nie wiem, ja znajdę później trzy pociski. Znaczy, znajdę magazynki na pewno. Spróbuję mu to sprzedać jednak. Teraz trochę kio była opcja, ale... Okej. Zróbmy tak. Ja mi brakuje. A, ja muszę ulepszyć warsztat. Fuck, co? A, kurwa. Kademet. Myślałem, że już mam ulepszone. Potrzebujemy znowu tego zestawu narzędzi. Gdzie ja go dorwę? Wiem, że Wilk ma zestaw narzędzi. Dobra. Wilk ma zestaw narzędzi. To jest dobra wiadomość. To użyjemy, to schowajmy. Chowajmy. Butelki też się przydają w sumie, fuck. Wilk ma, to jest kolejne 400 punktów. Pytanie jest takie, czy na następnym levelu będę mógł robić broń. Musimy jakoś zdobyć tą broń. O, wleźli w tą pułapkę, a tutaj na górze? Nie. Na dole? Też nie. Nie, tutaj wleźli. Nie ma tego, i szkła nie ma. O, wpadł. Jak to oprówam? A, no tak, jest nowa emotka. To jest fakt. Skupiony byłem na tym, co robię. Czekajcie. Zaraz. Mówicie, że mi taśmy brakuje, a nie warsztatu? Co? No wiem, no... No jest, jest nowa emotka plującego. Rzeczywiście, mi po prostu taśmy brakuje. O, oh, fuck. Czekajcie, nie, nie, stop. Jeszcze raz. Musisz ulepszyć warsztat, by móc stworzyć ten przewód. Nie, nie, musimy ulepszyć. Oprócz tego, że nam brakuje taśmy, to nam brakuje po prostu lepszego warsztatu, więc... No niestety. No macie, macie swoją emotkę z płciem, ludziska, widzicie? Dalej. Dobra. Czyli taśma... O, to będzie ciężkie. Plus... Opcje się nam kończą powoli w tej lokacji. Powoli zaczynamy... Powoli wszystko zwiedzone jest.
Więc trzeba będzie iść do trzeciej lokacji. Ja świniaka nie chcę zabijać, to jest pewne. Możemy iść do Wiochy, w sumie. Umarł z głodu, prawdopodobnie. Tutaj jest wioska, na południe. Tam się czas zatrzymuje, więc możemy tam iść. Kurde, no, lipa. Cię boję trochę. Dwa rzeczy nam zostały. Co przy tempie, w jakim padamy, nie wróży sukcesów. Ten gościu sprzedaje bliska to, tylko że u niego 200 punktów raptem. Fuck. No, jak się uprzemy, to jeszcze w tej lokacji będziemy mieli spluwę. Tak, Mubot nienawidzi każdego tak samo, on jest bardzo sprawiedliwy. W ogóle jestem ciekawy, co by się stało, gdyby AI... podejmowało decyzje... na przykład wiecie, na rozprawach sądowych. Nie do przekupienia AI by było. Nie interpretowałoby prawa na różne sposoby. Byłoby zabawne. Nie? Alkohole się dobrze sprzedają. To jest taki, że mamy ich mało. Chyba jedna butelka nam została. Dobrze pamiętam? I nie wziąłem wytrychów ze sobą, nie zgadzam. Nie, wziąłem, okej. Typowe. Kurde, bandaże mam w cholerę. Zawsze jest dużo bandaży. Wymienimy na razie to. Może ten patyk trzeba sprzedać, bo on już jest prawie, że zużyty. Bugowałoby się. No, zawsze jest szansa, nie? Ale... wiesz... takie AI nie byłoby zrobione przez Czechów. Amatorów programowania. No kurde, łoś znowu, chyba. Nie. Dobra, trudno. O, come on! Nie, to jest najsłabszy. O, ktoś nową lokację odkryłem. A dobra, to jest droga po prostu do wioski. Ła, naprawdę? Słowo drewno dodatkowe, nie? Nie. No chodźmy do tej wiochy, trudno. No to 20. Przejdź do bonus. 10.22. I tutaj czas się powinien zatrzymać, albo i nie. Przyjrzyj się kapliczce. Oblepionej błotem głowę. Oblepioną błotem głowę wciśnięty jest połyskujący w słońcu kamień. Wyjmij kamień. Otworzyłem. Co się wyjmuje kamień? Okej. Okay. Chyba właśnie. Obraziłem ich religię. Nobody. What is. Jestem w innym miejscu niż myślałem, gdzie jest. Że jestem. Chyba tak, gdzie jestem. Okej, okay, nie mam mapy tutaj. Ups. Po trzy gołębie, cześć. Mam jeszcze dwa sloty. Co ty robisz? Kim jesteś? Tak, czas się zatrzymał. Odejdź! Co ty zbierasz, ziemniaki? Masz tu jakąś szafę? Szafę? Nie. Nic. Nic. Ogólnie tutaj nic nie ma.
Kamyk jest warty stówę. Brakuje nam stówy jeszcze do zestawu narzędzi. No, Darkwood zdecydowanie jest lepszy gier z zeszłego roku, też się zgadzam. Jedna giera. Jak z miejscem stoimy? To w sumie. Wyprawa do Radomiana. Ludzie podobni w Radomiu? Piękny jest nasz los! Las, przepraszam, o tej porze roku. Okej. Mają świniaki. Gdzie moje mięcho? Należą mi się 2 kg za ten miesiąc. Tym razem Antek ci nie pomoże. Słyszysz? Dawaj te jebane mięso! Jakiś drama. Góry. Zniszczona studnia. Klina, okej. Nic. Zamknięte, potrzebuję klucza. Mamy klucze tutaj. Shit, fuck. God damn it. 3 generatory. Kurde, widzę, że tu na bogato mają w tej wiosce. Porównanie do naszej chatki. O, o, tam coś jeszcze się dzieje. Niech no tylko spróbuję tu wrócić. Panowo upierdolony. Kim jesteś? Zabiję torbę lekarską. Odejdź! Co się zmieniło? Nie. Próbujemy przejść na wysokim poziomie trudności, zrobić inne zakończenie. Drzewa pięknie szumią. Czy można ich... Tak, można ich zabić. Roztwór do usuwania pasożytów z jelit. Zalać orzechy naftą, dodać propolisu, stawić na kilka dni, pić po jednej łyżce do herbaty dziennie. Z pigułki. Ewentualnie jakbyśmy te pigułki obchnęli. Obchnęlibyśmy... Ile na przykład to jest warte? 10, wow. Prawie nic. Ten gościu chyba się źle czuje. Termometr. O, i taśma, akurat. Dobra, teraz dosłownie nam brakuje tylko jednej części. Ja z tym gościem nie chcę mieć do czynienia, nie wiadomo kiedy mu odwali. Możemy rozebrać okno. Jak ludzie z Radomia. Mieszkańcy odwracają wzrok na mój widok. Nie jestem tu chyba mile widziany. Chyba nie. Więc alkoholu. No dobra, alkohol jednak jest mele. Pospolity. Może rzeczywiście spróbujemy sprzedać trochę alkoholu. Więcej drewna? Słyszę cię? Czy miałem jakieś Pegasusa? Nie. Słyszę.
Mój kolega miał. I z nim grałem na PKZ dużo. Sam nie miał. Ja miałem pecety zawsze. 286, 386, 486. Później Pentiuma. Ale nie miałem Pegasusa. Nie miałem też Amigi. Amiga jakby nie ominęła. Czczący kamyk, jak miejsce w ekwipunku. Jest na. Mamy na części wszystkie. Wywalę zapałki i wezmę kamyk. O co chodzi w tej grze? Celem jest wydostanie się z lasu. Siła się dzisiaj tak. Dzisiaj matka stała między drzewami za naszą chałupą. Gadała coś. Próbowałem do niej podejść, ale utknąłem między pniami. To już ponad 10 lat jak ją zabrali. Wątek, że ktoś zabiera ludzi? Chyba nigdy nie był eksplorowany przez nas, przyjrzyj się. Co teraz zniszczono studnia? Gdybym znalazł długą, mocną linę lub łańcuch, mógłbym zejść na dół. Składa, że mam linę. Mogę jej użyć. Nie, potrzebny jest łańcuch. To jest gówno prawda, że lina. Widziałem łańcuch na sprzedaż. No. Ogólnie jesteśmy napchani, mamy full ekwipunku, musimy tu wrócić. Niezłe zapasy można stąd zgarnąć. Pięknie! Syfon. Znaleźliśmy przedmiot, syfon. I bateria. Której nie mogę patrzeć. Bateria byłaby dobra na sprzedaż. Laptopy, konsole. W 97 roku miałem tylko laptopa. I na nim grałem w Carmageddon, ale działał! Spoko było. Co jest nie tak z tym lasem? No ogólnie jest opanowany przez potwory. Możemy zjeść chleb. Który najwyraźniej daje aminę. Wywalę drewno i zastąpię benzyną. Musimy się wrócić do chaty naszej. Wszystko jest nie tak z tym lasem, to jest prawda. Ten gościu chleje. O, tutaj widzę, że trzeba mieć w cholerę miejsce. Wróćmy się. Trochę żałuję, że sprzedałem pieprzony materiał, ale myślałem, że mi się uda. Zresztą okazuje się, że mi się uda zbudować broń palną jeszcze tej nocy. Mamy zapas czasu. Wracamy do lasu. W sumie pigułki są dobre, jak ci brakuje czasu i musisz się szybko dostać do domu swojego. Muszę zacząć pigułę i biegać więcej. Ma na nowy bunga PC do porządku? Już. Czy ja wiem? Nie, wątpię. Pan pokazał się, były fajne gierki na multiplayer. Najlepiej wspominam nam kontrę i tego. Super Mario Bros? Coś takiego. W sensie taka platforma była i grało we dwóch graczy. Fajne to było. To było kurde fajne. Gdzie jestem? Idziemy na północny wschód. Grzyby eksplodują. Opętują ludzi, dzikusy nago. O, no, w maskach. Wszystko jest nie tak w tym miejscu. A, jest wilk. Musimy mu obchnąć kilka rzeczy. A jak padlino? Handluj. Okej. Okay. Troszeczkę kurde będzie overkill. Shit. To mi się nie podoba. Ile to jest warte? 150. Shit! Ha, czekajcie, nie. Czy tamten? Potwierdź, kupmy to.
Wrócimy do niego, jeżeli drugi nie będzie miał gościu tej. Części, które potrzebuję. Czyli łańcucha, bo potrzebuję łańcucha. Wtedy wrócimy się do wilka następnego dnia. Zresztą nawet tego możemy jeszcze, w sumie z 11. Nie wiem, zobaczymy. Oczywiście, alkohol jest kurde dobrą walutą. Idę w złym kierunku prawdopodobnie. Ogólnie jest sytuacja niewesoła w tym razie, no. Dobra, to jest nasza baza. Okej, teraz tak. Coś były w środku, czy jakie buty? No. Dobra. Ulepszy warsztat. Będziemy mieli poziom 4. Lekki pancerz możemy robić. A, muszę ulepszyć warsztat. Sierp i prosta śródówka. To będzie nasz następny cel. Mamy broń palną, ludzie. Mamy broń palną, więc jest pięknie. To schowajmy na później. Linę też, to... Oh my god. Słabo z miejscem. Benzynę sprzedawać to jest, kurde, zły pomysł. Poprawmy broń. Mogę ją ulepszyć jeszcze? Więcej gwoździ, utwardzenia. Ja jej nigdy nie ulepszyłem. O, wow. Utwardzenie jest drogie, ta... A, w sumie. Myślę, że to jest dobry pomysł i... więcej gwoździ. Ej, ja jestem głupi jednak, okej. Spójrzmy to. Oho, kurde, czy ja mam w ogóle coś niezatankowane jeszcze? Poluję nową emotkę. A no. Mamy jeszcze trochę miejsca, tak by the way. Jakieś pomysły co do... Mam chyba dwa miejsca wolne jeszcze? Nigdy nie zużyliśmy ich. Jakieś pomysły na emotki? Zdałby się magazynek. Mieć. A, to jest full. Kurde, no głupio by było tak zużyć benzynę tak po prostu. Magazynki 2. No, ona jest załadowana, nie? No tak. Coś tu jeszcze nie przeszukane było. Możemy świniarnię odwiedzić. Banhammer? Jak mi idzie rzucanie? Siódmy dzień? Nie miałem papierosa w ustach. Zero nikotyny. Że się przez to czuję, ale no. Liczę na to, że później będzie lepiej. Zobaczymy. No, później wrócimy do na wiochę. Tylko, że będę potrzebował. W sumie, jedyne, kiedy się nam opłaci tam wrócić, to z. Z łańcuchem.
Zjadę jakieś pierdoły. No, ja żuję gumę. Używam tego. Jakoś idzie. Węch zaczynam odzyskiwać. Więc to jest miłe. Nie wiem, czy wiecie, ale węch, człowiekowi papierosy węch stępiają. W każdym razie mam takie wrażenie, bo naprawdę coś więcej zapachów innego czuję. Sztuczki, nie znam sztuczek żadnych, nawet kółek nie umiem puszczać. Wybnejsz? A. Wybnejsz już jest w standardzie. W sumie nie ma. Czy zimne pierogi są dobre? Każde pierogi są dobre. Jedzenie zaczyna smakować? W sumie nie wiem. Smak się też traci? Wow. A tu tego nie zauważyłem, to jeszcze mi smak nie wraca, jeżeli traci smak. No i oczywiście bonus, że się nie śmierdzi fakami. No i zaoszczędziłem kupę kasy już. Trochę części do upgrade'u postaci. Uważa? Ty kurwa. Nie wierzę w to, no. No cóż, 100 punktów. To nie jest tak źle, ale jednak szkoda. To lusterko wsteczne. Oho, ten świnie. Nie zeżarłby go, gdyby jakiś skurwysyn kabel nie przeciął. Że go kurwa prąd nie zestrzelił. To on teraz będzie karmić. To jedyne locha we wiosce. Jak zdechnie, sami z głodu pomrzemy. Kogo licho niesie? Jeby ci! Panowie! Ty masz widły! Lol. To jest kobieta! O kurde! Nie. Okej. Okay. Panażuj! Okej, to co, mam cię zastrzelić? On z widłami. Nie w tą stronę. Dobra. Nie wiem, ile pocisków to było. Ja pyrę! Wow, jeszcze jeden? O Jezu! Jeszcze jedne widły. Dwa razy. Okej, okay, super. Widły powinny być w miarę szpoko. I znowu mamy ekwipunek zawalony. Monka S. Dokładnie, kurde, Monka S. No, pistolet się sprawdza. Ciekawe, czy można go ulepszyć, chyba nie. Teraz musimy spadać. Oh my god. Pyry? Mam jakieś pyry? Mogę je zjeść? Co się mówi? Drewno? Więcej drewna. Więcej świnek? Ogólnie to ja nie chcę świn zabijać. Thank you.
nie jest zwykłe mięso, wygląda na mocno zgniłe. Jest i świnia wielka, widzicie? O, fuck, okej. Dobra, czas się zwiedzić, stąd nie mamy. Kurde. Nie wiem, czy przeżyję, w sumie. Surowego, zimniora, no. Kondycję nam poprawił, nie pytajcie się. Dlaczego? Pyry, ktoś po prostu mówi, no kurde, pyry, ziemniaki. A najbardziej pamiętam, nie wiem, czy to się jeszcze dzieje, w sumie. Ale kiedyś gościu łaził po osiedlu i dar się. Minioki irytowle! Minioki irytowle! Było sprzedawać w ten sposób ziemniaki. Minioki! O, 18.22, jestem w lesie! Kurde mol! No i tym oto sposobem dałem dupy. Mhm. Nie, może nie jest jakiś. Nie, ja jestem. Jestem przy Pietrku. Pochodnie zgasło, nice. Jestem przy kaplicce. Okay. Już przy. Jaki stary. Oh my god, ta stamina jego. Ja nie przygotowałem pułapek. Nie przygotowałem pułapek. No cóż, mam broń palną. Co jest bonus? Szybko pułapkę zrobię. Co to się mówi? Zamykam drzwi i lecę i nie siedzimy w środku. Ja nie jestem pewien, czy ja na przykład nie muszę też tutaj. O, come on. Zabarkadzać się. No, mamy też widły, więc w sumie nie jest. Mamy dobre uzbrojenie. Nie, to jest zabarkadowane. Okej, możemy tutaj postawić pułapkę. Tylko na wejściu? W sumie? Chociaż nie, bym wolał... Sam nie wiem, to w ogóle nie działa, mówiąc szczerze. To nie działa ani razu. To w ogóle jest bez sensu. Wstawimy sidła tu. No. To też czerwone. Musiał być czerwona, okej. Okay. Bandaże. Właśnie. Gotowanie w nocy jest ryzykowne. Posrało cię! Nie. Gdzie są gwoździe? Tu są gwoździe. Potrzebuję... tego. Okej, okay, flarę mam. Oh, fuck. Gdzie? O nie, na górze? Szybko. Oni rozwalił właśnie wannę. Dwóch! Wow, ale gościa położyłem. Jeszcze jeden strzał. O, come on! Z tym zasięgiem twoim. Elegancko w sumie. Weź wszystko. Szybko. Napraw.
Kurde, wannę mi rozwalić tak szybko. Come on. Uff, prawie. Come on! Nie ma czasu! Fuck! No. Mam pomysł. Powinniśmy użyć tego teraz. Oh fuck you. No nie wiem gdzie. Idź sprawdź co to, a jest... one is gone. Ja to sprzedam od razu. Widł chyba też nie można naprawiać. No, zaczyna się. Jak wyjdziesz poza budynek w nocy, to umierasz po prostu. Coś spod ziemia cię zabiera, zabije od razu. Też nawet byśmy nie zobaczyli, co to jest. Kurwa, wiszony. No, to jest bardzo podobne do tego, no. Do Don't Starve. Stawiamy się na reputacji u handlarza. Dodajesz ten linę? Znaczy łańcuch? Sprzedajesz łańcucha. Sprzedajesz to. Spoko. Nie. Amo. Aha, tylko się na dwa stakują. No z miejscem to mam kurde problem. Pytanie jest takie, czy ktoś próbował się tutaj dostać? Nie, wow. Dobra, słuchajcie, bliska. A i tak będę kończył na dzisiaj. Pewnie jutro będziemy kontynuować, zobaczymy. Mam dwa życie jeszcze. Dwa razy możemy zginąć. Z tego co pamiętam, w trzeciej lokacji jest masakra, więc... Nie wiem. Musimy się szybko przed Gona uzbroić, żeby przeżyć to. Bo w trzeciej lokacji to już jest tak, że oni wbiegają i masowo wbiegają do budynków. Nocą, więc będzie ciężko.